witamy. Cześć, witamy was wszystkich. Dobry wieczór, dzień, witamy. Może zaczniemy od bohatera, czyli od Gienka. Ja już mówiłem, że bohaterem jest Ignacy Lis, przez dwa S zresztą. Tak, Ignacy Lis, fantastyczny odtwórca głównej roli. Może zaczniemy od tego, jak się zaczęła przygoda z filmem. Jak to było, kiedy Wiesław Paluch zadzwonił, czy przyszedł do ciebie i dowiedziałeś się, że jest człowiek, jest reżyser, zbił Goraja zresztą, który chciałby nakręcić o tobie film. Musiał być na koncercie naszym chyba, jak graliśmy wcześniej jeszcze przed filmem. Tak, tak, zgadza się. Byłem na koncercie, a ja też spotkaliśmy się. A jak to się stało, że spotkaliśmy się 14 lat temu? To już wiesz, może coś na ten temat powiedzieć. Tak, to wygląda w ten sposób, że po koncercie przyjechałem do hotelu, który graliście w Warszawie i spotkaliśmy się w hotelu i ja powiedziałem Syczce, że taki pomysł na film kinowy, fabularny, z aktorami, że chciałbym taki nakręcić film o KSU. I Syczka zapytał mnie, no ale co zrobiłeś wcześniej? Ja powiedziałem, że nakręciłem taki film Motor. On powiedział, ty nakręciłeś Motora? Jak ty nakręciłeś Motora, to możesz zrobić film o KSU. I tak się skończyła nasza dyskusja. A później spotykaliśmy się, Wiesiu, z Domanem, przyjeżdżali do Ustrzyk, do mnie tam na chatę, co się kończyło na małej bańce, ale najpierw się pisało scenariusz oczywiście przez kilka godzin, a później banka, na drugi dzień poprawka, jedno i drugie się poprawiało. No i to chyba roku znowu, czy jakieś szczęście, już nie pamiętam dokładnie. Kilka razy przyjeżdżali. Tak, kilka razy przyjeżdżaliśmy do Ustrzyk. Oczywiście te pobyty odchorowywałem to w Wątrobanie Lasu. Później to, ale było przyjemnie, fajnie, rozmowy były super. Przyjeżdżaliśmy i rozmawialiśmy z Syczką i na podstawie rozmów z Syczką napisaliśmy scenariusz. Po prostu to scenariusz jest oparty na podstawie powstał rozmów z Syczką, te wieczory, które spędzaliśmy, rozmawialiśmy, spisaliśmy tą historię. Natomiast kiedy napisaliśmy pierwszą wersję scenariusza, przyjechaliśmy do Syczki i z Agrawką, menedżerką, czytaliśmy scenariusz, Syczka dawał uwagi i to w zasadzie trzy razy poprawialiśmy, później przyjeżdżaliśmy z nową wersją scenariusza, Syczka dawał dalej uwagi, Agrawka czytała scenariusz i tak chyba trzy czy cztery razy to wyglądało. I kiedy już dopracowaliśmy taką wersję scenariusza, którą już Syczka nie miał uwag, kiedy uważałem, że to też już można zacząć myśleć o realizacji tego filmu, no to wtedy Syczka powiedział, dobra, no to teraz już to twoja rola, nie? Co dalej, nie? No, a to, że pisaliśmy po cześć domu kilka godzin, to później mi polewali, ja się bardziej otwierałem. Czasami za dużo czasami powiedziałem, ale na szczęście nie ujęli tego w filmie. Właśnie, a powiedzcie panowie, czy to, co zostało ujęte w filmie ostatecznie, w tej wersji, którą tutaj przed chwilą widzieliśmy, na ile tam jest tego prawdziwego Syczki i tego, co zdarzyło się w jego życiu, a ile jest filmowej fabuły? Jak to wygląda? Ja uważam, wszystkim to mówię, od 70 do 80% filmu to są fakty. Ja powiem tak. Może więcej nawet. Ja powiem tak, że jak film jest prawdziwy, to wszystko jest prawdą w filmie. To prawda. To nie tylko film. Teraz jeszcze chciałam Wiesława zapytać, bo już powiedzieliśmy o filmie, jak to tam dalej się działo po tej pierwszej wizycie, która kilkanaście lat temu, tak? Pierwsze spotkanie. Ale powiedz Wiesławie, dlaczego w ogóle zdecydowałeś, że trzeba jechać do tego oto człowieka i o nim zrobić film, o jego życiu, o zespole? Dlaczego? Tyle różnych tematów, tyle różnych osób. Nie, dlaczego ja postanowiłem ten film nakręcić? To jest pytanie do siebie. No właśnie. Aha, ty miałeś za mnie odpowiadać, a za ciebie. Nie wiem, mi się wydaje, że może życie się moje spodobało z tym życia. O, widzisz, to coś na rzeczy jest. Ja kiedy przeczytałem biografię, czy zgłębiłem się w historię KSU, to jakby zobaczyłem trochę siebie. W historii Syczki zobaczyłem trochę siebie, takiego z młodych lat. To znaczy,
Ja w wieku Siczki dokładnie miałem takie same marzenia, pragnienia jak Siczka, że bardzo mnie fascynowała muzyka, chciałem grać muzykę, chciałem muzykiem zostać i sobie pomyślałem, że to mi się nie udało, to się Siczce udało. I pomyślałem, że realizując film o Siczce, to tak trochę o sobie będę, o swoich marzeniach też ten film będzie, o moim, trochę o mnie, o moich marzeniach, bo to, co mi się nie udało, to się udało Siczce. No i sobie pomyślałem, że to naprawdę będzie ten film dla mnie ważny, dlatego że będzie jakiś osobisty dla mnie. Andrzeju, ja wiem, że też masz takie swoje osobiste doświadczenia, jeśli chodzi o chociażby o koncert KS-u, bo nie jest to wasza pierwsza wizyta dzisiaj w Biłgoraju. Andrzej pamięta, tak? Kiedy to było ostatnio? Ja doskonale pamiętam, ale chciałbym zadać jeszcze Gienkowi pytanie, czy pamięta, ile razy już grał w Biłgoraju? Na pewno dwa razy. Co pamiętam. Ja mam trochę takie sentymentalne podejście do dzisiejszego wydarzenia, bo moim pierwszym dużym koncertem to był właśnie wasz koncert w 2003 roku. I tutaj mam taką małą pamiątkę, to jest właśnie gdzie ten koncert był? Jeszcze przypomnę. Pod napięciem. Ktoś z państwa był wtedy na koncercie KS-u? Proszę, proszę. Pan, są tutaj. To jest właśnie bilet z 2003 roku i z waszymi autografami, więc to jest piękna klara, że teraz możecie zająć tu. Stare te bilety, bardzo stare. Tak, bardzo stare bilety i słuchajcie, 21 lat od pierwszego koncertu waszego w Biłgoraju. Było dużo ludzi? Mnóstwo ludzi. A jak wy to robicie? Po 21 latach, teraz kolejne wydarzenie tutaj, bilety poszły w niecałe 40 minut. No, tam jeszcze pojedyncze bilety, jeszcze chwilę później były. Aby ja je kupiłem wszystkie. I zaprosiłeś w całą salę. Nie, ale taki przypadek mieliśmy na Śląsku, pamiętam, w jakimś klubie. Patrzymy, no ludzie nie przychodzą, jest kilka osób, nie ma ludzi. Organizator mówi, a jakiś koleś wykupił wszystkie bilety. I nie mogą wpuszczać, bo jak przyjdą tamci. Graliśmy dla małej grupki, ktoś kupił wszystkie bilety. Słuchajcie, ja pamiętam, jak graliście koncert jeszcze w takim małym składzie, czyli perkusja, bas, gitara, wokal. Teraz się troszeczkę to zmieniło, jak rozmawialiśmy wcześniej. Wasz teraz obecny skład to jest minimum 8 osób, a ten skład się czasem poszerza i jest nawet do 11 osób. Skąd ten pomysł? No poczułem potrzebę, żeby tę muzykę troszeczkę ozdobić, zmienić. Nie można rempolić 46 lat ten sam styl. No nie będziemy grali tak jak na pierwszej płycie. Takie kapele, które grają przez wiele lat, tą samą muzę to długo nie pociągną. A tam pierwszą płynę przyjechało. Także w 2015 roku, nawet troszeczkę wcześniej, zaczęliśmy wprowadzać instrumenty dodatkowe, czyli flet, sopiłka i skrzypce. Ale wtedy, w 2015 roku, zagraliśmy już z muzykami z Matragony, z Sonoka. No to już się pojawiła lira kurbowa, cymbały strunowe, wiolonczela. Co tam jeszcze było, nie pamiętam. No ale wtedy był pierwszy koncert. Ja tamtej pory gramy koncerty takie klubowe, jak gramy. Jak to są bardzo duże kluby, to czasami gramy w tym dużym składzie. Ale w mniejszych klubach, takich do 1000 ludzi, to jednak gramy bardziej rockowo. Wydaje mi się, że dzięki poszerzeniu składu i troszeczkę zmienieniu dzięki temu samej muzyki, wasza publiczność też się, wydaje mi, poszerzyła, ponieważ... Część odpadła ludzi. Czyli naturalna rotacja. Prawdziwy fan. Ci hardkorowi punki troszeczkę nas opuścili. Ale jeszcze przychodzą. Ale dla takich prawdziwych punków też gramy. To nie jest tak, że cały repertuar od razu się zmienił, jest zmiększony, jakiś taki delikatniejszy. Nie, są i te punkowe utwory. Trzeba grać dla wszystkich. Ja przede wszystkim nie komponuję muzyki pod jakiś dany styl. Ja to, co czuję, siadam, biorę gitarę, nagrywam tych gitar 10 i powolutku coś się z tego tworzy. Ja chciałam teraz wrócić do filmu. Powiedz, co czułeś, kiedy skończył się seans, kiedy pierwszy raz zobaczyłeś film Idź pod prąd, to co sobie pomyślałeś? Że jest bardzo krótki, bo wydawało mi się, że trwa 20 do 30 minut. Tak mi szybko zleciał. Tak
jakiś taki niedosyt miałem, że ja strasznie szybko przeleciałem, nie ma filmu. Ale po drugim obejrzeniu, bo już 5 razy oglądałem, ale po drugim on już mi się wydłużył, po trzecim jeszcze dłuższy, bo dzisiaj nie oglądałem, bo pewnie by mi się bardzo długo przeciągnął. Nie chciałeś kupić 6 biletu. Miałem gratis. Wiesławie, powiedz, na jakich wątkach, etapach życia Gienka się koncentrowałeś, pisząc scenariusz? Mówisz, że to tak mu szybko minęło, jak to obejrzał za pierwszym razem. Jak sobie układałeś gdzieś scenariusz, miałeś w głowie poszczególne te etapy, też w jego życiu, ale też w życiu chociażby nas wszystkich wtedy, którzy byliśmy już na świecie. Myślę, że większość z nas, która jest tu na sali, gdzieś już tam żyła wtedy. Jak to wybrałeś? Przede wszystkim chciałem się skoncentrować na Sitchce. Chciałem, żeby to była opowieść o Sitchce, o artyście, o młodym chłopaku, który staje się artystą, staje się muzykiem. I o facecie, dzięki którego, jakby dzięki tej pasji do muzyki, dzięki talentowi, ten zespół przetrwał, bo ten zespół nie miał jakby prawa istnieć. To mnie też zafascynowało w tej historii KS-u, że jakby znając historię KS-u, to tak naprawdę ten zespół nie miał prawa istnieć, przetrwać. No i w ogóle z taką rotacją muzyków. I ten zespół przetrwał dzięki jakby no, pasji talentowi Sitchki, pasji do muzyki. Ja to chciałem pokazać. Ja przede wszystkim dla mnie to jest film o artyście i o facecie, o chłopaku, który staje się artystą. I o tym, że tworzy coś ponadczasowego, coś, co jest w stanie przetrwać system polityczny, który chciał go zniszczyć. I ten system upada, a jego sztuka dalej trwa. A jego muzyka trwa, a jego muzyka jest ponadczasowa. I to jest piękne. Wydawało mi się, że film o artyście tutaj jest najważniejszą rzeczą. O zwycięstwie artysty. Myślę, że możemy spokojnie przejść do tego drugiego etapu naszej rozmowy, czyli do pytań z publiczności. Jeżeli ktoś chciałby zadać jakieś pytanie, poprosimy o rękę w górę. I kolega, o tutaj widzę najmłodszy widz. Przedstaw się może najpierw. O, największy fan jest. Chyba najmłodszy tutaj dzisiaj na sali. Możliwe. Mam takie pytanie, spotkał pan kiedyś skinheada? Odkąd zespół KS-u istnieje, bardzo często w tamtych latach, 80-tych, 90-tych skinheadów było mnóstwo na koncertach, ale ja nie pamiętam jakiejś sytuacji, żeby był jakiś problem z nimi. Oni szanowali KS-u, nie mieliśmy problemów z nimi żadnych. I tak jest do dzisiaj, bo spotykam starych skinheadów czasami na koncertach. To mi mówią, Sitchka, weź przestań już z tą polityką, grajcie muzykę. Nie olewaj polityki. Dziękujemy za pytanie. No jakby muzycy olewali, to nie wiadomo, co by się działo. Ktoś już się zgłasza, tak? Gdzieś na końcu. Ale bardzo prosimy do mikrofonu chwilę, jakby pan poczekał, dobrze? Już kolega idzie. Artur, ja chciałem zapytać... Tak, proszę pana, już wiemy, teraz oddajmy głos innym. Ja chciałem zapytać Eugeniusza o Jarczyka, dlaczego Sitchka? Mój starszy brat, o chyba nie czytasz jakichś tam wywiadów, rzadko pewnie. Rzadko. Mój starszy brat miał takie pseudo, gdy wyjechał z Ustrzyk, po kilku latach mnie tak nazwali. Dzięki. To jeszcze? Ja mam pytanie organizacyjne. Nie. Bo ja bym się chciał pobawić, a... Słuchaj, na temat tej zabawy będzie problem, to zbawienie. Tak. Ale uprzedzam was, że tu nie będzie głośno, to jest takie nagłośnienie, jakie jest. Nie będzie głośno, będzie wyraźnie, ale dosyć cicho. Także jak będziecie śpiewać, to raczej muzyki nie będziecie słyszeć. Zaraz zagramy, będzie fajnie. Tutaj mamy jeszcze kolejne pytanie. Gieniu, witam. Mam takie pytanie. Na kolejnych koncertach KS-u, czy będą grane starsze numery? To jest to Antypody, Runęły mury. Wiesz co, ze starych numerów to w tej chwili gramy już od kilku lat 10 utworów z pierwszej płyty. Teraz dojdzie, bo prawdopodobnie Ignacy z nami, nie prawdopodobnie, tylko na pewno zagra, tylko nie wiem na których koncertach.
na tej trasie jesiennej. Ignacy Lis, aktor, już ćwiczy, dałem mu gitarę, jedną ze swoich. Już ćwiczy kilka utworów z pierwszej płyty, zaśpiewa i zagra z nami. Dzięki. Na takiej zasadzie, że go zaprosiłem i w tym roku kilka koncertów jako aktor, który gra mnie w filmie, wystąpi na scenie. On też ma swoich fanów. To jest aktor. Normalnie. Aktorem można być, aktor to się podszyje, to wszystko. Tak, normalnie. Tutaj mamy jeszcze kolejnego pana z pytaniem. Jak kręca? No, gdzieś za jakiś tydzień będę mógł ściągać te blachy z tej kości śruby. Także już powolutku będę... No już 10 miesięcy? Półtora roku. Tylko, że spieprzyliśmy pierwszym razem, a drugim razem zrobili właściwie, tylko że musiałem te blachy nosić śruby i to będę ściągał teraz i niedługo zacznę brać się za gitarę. Tu jeszcze kolega młody do pytania. No proszę. Pytanie do pana reżysera. Dlaczego pan nagrał Motura w Biłgoraju? Bo jestem motorzystą, byłem. Taka ciekawostka, jeśli chodzi właśnie o film Motur. W Cieszynowie kilka lat temu osobiście widziałem, jak było namiot, gdzie robili tatuaże. Jeden z dżentelmenów zrobił sobie tutaj na ręku hasło z Motura: nie ma Boga, jest motor. To jest tak kultowy film. Dobre. Dobrze, to wrócimy jeszcze do filmu w takim razie i koncertu i naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze jakieś pytania macie? Wszystko wiedzą. Wszystko wiedzą. To oświadczenia jeszcze chwilę, dobrze? Jeszcze chwilę. Jeszcze drugi rząd zdetronizował rozmowę? Tak, zdecydowanie. Trzeba było ich na końcu posadzić. No ale tak w Łodzi, w kinie Charlie, też tak z Markiem Wiernikiem siedzieliśmy. Też pytania. Niech się nie odzywa. To jedna osoba zaczęła. Druga, trzecia. Rozkręciło się i nagle cisza. No to ja ruszyłem temat, że ja wam podpowiadam na pytania, pewnie byście chcieli coś na ten temat wiedzieć, na ten... No i tak się zaczęło. I się rozkręciło i było fajnie. To zapytaj może coś, co... Nie, bo koncert się opóźnił. Nie, no mamy jeszcze chwilę, myślę, Andrzeju. No jeszcze tak, dwa pytanka i możemy już robić przerwę techniczną przed samym koncertem. Czy ktoś jeszcze z publiczności ma pytanie? Do mikrofonu, dobrze? Już Sobotka, to wszyscy słyszeli. Andrzeju, tutaj. Ale to jest pierwszy pan. A dobrze. Andrzej wziął. A my tu nic prawie nie widzimy, prawda? Bo... Andrzej Sokolowka. No bo pewnie było, że na starcie mieliście zajebiste kurtki i glany i tak dalej. Na stereo mieliście od razu na starcie takie nowe, eleganckie, drogie w tych czasach. Tak, już opowiadam. Tak, to jest zgodne z prawdą, dlatego że chłopaki zanim zaczęli grać już tak wyglądali jak londyńskie punki. Także to jest zgodne z prawdą. A skąd mieli? Bo to... To może Sitka odpowie. Ja w tych czasach nie zajmowałem się tym. Nie chodziłem w skórze przede wszystkim, tam jest mały błąd w filmie. No, ale ja w skórze to raczej nigdy nie chodziłem, rzadko mi się zdarzało. Ale reszta ekipy miała skóry. A skąd brali, to nie wiem. Sliczka najmniej punkowo wyglądał, reszta chłopaków bardzo punkowo. No bo ja blęcabat krzyż nosiłem. Tak. Natomiast, nie wiem, te kurtki, bo te zdjęcia, fotki, które macie jeszcze zanim założyliście zespół, no to byliście dokładnie, to tak jak oni są ubrani w filmie, to jest na podstawie fotografii, które zachowały się z KSU, z waszej... A niekoniecznie to były skóry, to nie, no, to mogły być skóropodobne takie, wiecie, tak jak dżinsy były za czasów komuny, takie podróby, czy te skóry też były. Ja rozumiem nóbki, ale tam były... Nie, no bo
były nóweczki takie eleganckie, a nie sądzę, że wszyscy nagle mieli nóweczki eleganckie jakby z kodeksu. To była taka sytuacja, że chłopaki dostawali przesyłki od Greków, którzy mieszkali w Ustrzykach. I dostawali płyty, i ciuchy, i nie wiem, tak, to było tak, że mieli bardzo dobry kontakt i przepływ zachodu z nowościami płytowymi, z ubiorem. I mogę tylko pani powiedzieć tak, że kiedy oni się tak ubrali i tak wyglądali, to wtedy z Ustrzyk pojechali do Warszawy i na Wolumenie handlowano płytami. I przyjechali do Ustrzyk, znaczy do Warszawy z Ustrzyk, przebrani tak za punków, tak jak tutaj w filmie wyglądali, zobaczyć, czy w ogóle w Polsce są inne punki, czy w ogóle jest ktoś tak ubrany jak oni. I przyjechali na Wolumen i na Wolumenie był Kazik Staszewski. I Kazik Staszewski ich zobaczył, nie znał ich, zobaczył ich. I Kazik to zresztą opisywał i Lizut, to można przeczytać w książce Lizuta, że zobaczył ich i myślał, że to przyjechali jakieś punki z Londynu. I podchodzi do nich i pyta się, skąd wy jesteście? Oni mówią z Ustrzyk. Ja myślałem, że wy jesteście z Londynu. Także wie pani, to na tamte czasy oni ogromne wrażenie robili. Oni byli jedynymi bankami w ten sposób ubranymi, którzy, nie wiem, z Warszawy temu Kazikowi Staszewskiemu to szczena opadła, jakiś zobaczył. Ja rozumiem, masz, ale to chodzi, że tam... Mam pytanie, jak wyglądało na Gosienie w latach 80. Czy były jakieś problemy? Chodzi mi o duże koncerty. No duże koncerty to, no, wiesz, na jakichś takich większych imprezach to mieli nagłośnienie, ale w porównaniu do dzisiejszego to była masa. Zdaję sobie z tego sprawę. Stawiali dużo paczek, a to nie grało za głośno i jakość dźwięku była fatalna. Tutaj jeszcze pan z pierwszego rzędu chciał zadać pytanie. W tej dyskusji podziękuję za pytanie, tylko na obronę poprzedniczki powiem, że rzeczywiście 3 lata temu, jak próbowałem kupić plany w Ustrzykach, to w całym mieście nie znalazłem. Ja jeszcze mam takie pytanie, bo to, że Gienek jest wielkim fanem Black Sabbath, to widać na pierwszy rzut Zeppelinów. Ale ja mam pytanie, czy obecnie w Polsce na rodzinnym rynku są zespoły, które robią na tobie wrażenie, które słuchasz? Stacja B. Ja nie jestem fanem muzyki pakrokowej, ale akurat na mnie wrażenie wielkie wywarły dwa zespoły. Z Ustrzyk Dolnych Stacja B i Stare Dziady z Oświęcimia. Posłuchajcie sobie w internecie, jest i płyta. Fajne punkowe gramy. Stacja grała na Poland Rocku! Nie tylko. I z nami na trasie też kilka koncertów zagrają. Kiedy zagracie znowu na Poland Rocku? Zadzwoń do Jurka i się dowiedz. Dobrze, moi drodzy, już widzę na zegarku, że jeszcze jedno pytanie. Dobrze, ostatnie pytanie. To ja może wstanę, bo ciekawi mnie ta nazwa zespołu. Czy faktycznie, tak jak po filmie można to wywnioskować, wzięła się z tablicy rejestracyjnej? Tak, dokładnie. Wtedy rejestrację zmieniali i ja tam wieczorem wracaliśmy z próby. Film jest to troszeczkę inaczej pokazane. Wracaliśmy z próby z nieżyjącym Mirkiem Wesołkinem. To akurat jego w filmie nie dało się ująć. Nie mieliśmy nazwy wtedy. Zauważyłem nowe rejestracje. Tak po pijaku sobie burknąłem do niego. Może by tak zespół nazwał. Ja zapomniałem o tym, ale on przypomniał mi na drugi dzień. To jeszcze od razu chciałem zapytać. Powoli. Ale to prosimy. Można? Tak no dobra. Dziękuję. Panie burmistrzu, minuta. Bądźcie szybciej. Ja mam pytanie. Pierwszy motyw, taki dosyć smutny, z wypadkiem komunikacyjnym. Pierwsza miłość. Czy to prawdziwe? Czy to fakt? Czy to było na potrzeby filmu? No szkoda, że Wiesiu to troszeczkę złagodził, bo tam był bardzo nieprzyjemny wypadek. Umówiłem się z nią na spotkanie, ona wychodziła ze szkoły i to zaraz przy samej szkole się wydarzyło. A ja szedłem z drugiego końca miasta i znajomi mi powiedzieli, co się wydarzyło. Jej znajomi. Przechodziła przez pasy, a wcześniej auto ciężarowe wyjechało, a za komuny
To było tak, że w autach ciężarowych na miejscu pasażera zawsze 5 robali siedziało. Przysłonili go kierowcy lusterko. On wyjechał za daleko na ulicę, a że tam jakieś auto jechało, to on wycofał w tym momencie, ona na pasach przychodziła, potrącił ją i po głowie. Smutna, przepraszam. Dobrze, myślę, że już musimy kończyć rozmowę, ponieważ będzie przerwa techniczna. Jeszcze moglibyśmy zaprosili na scenę. Tak. Panie burmistrzu, czy... Tak, myślę, że teraz... Tak, to jest odpowiedni moment. To teraz ma pan dłużej niż minutę. To już zapraszamy do nas. To była najgorsza scena, którą jak film oglądał, to aż nie, ciary przychodzą.